Dzień dobry, witam serdecznie, Przemek Sierakowski i Piotr Wilento, gospodarze programu Z kamerą wśród wilków. Odcinek kolejny, tym razem mamy dwa spotkania za nami, z czego jedno mniej satysfakcjonujące kibiców, drugie bardziej. Cześć Piotrek. Dobry wieczór, cześć. Przydługawy wstęp. No i może zacznijmy od tego, co mniej miłe, żeby później było weselej na koniec. Siarka Tarnobrzeg przypomniała się szczecińskim kibicom. Po raz kolejny wygrała w Szczecinie swoje wyjazdowe spotkanie. No i bardzo dużo nerwów po tym spotkaniu było, tak łagodnie chciałem to powiedzieć. Bardzo długo rozmawiałem z trenerem po meczu i powiedział, że to są w ogóle jego demony, które go budzą w nocy, mecz z Siarką drugi raz. On tu zresztą debiutował przed szczecińską publicznością. I jedno to jest to, co sobie człowiek założy przed meczem i tak dalej. Mieli faktycznie chłopaki trochę przerwy, więc mogli pewne rzeczy poukładać. Nie weszli dobrze w mecz. Mecz się nie potoczył, bo jakby w naszym... No nie tak, jakbyśmy chcieli. Trzeba było szybko odrabiać straty, duże straty. Tak, no ale potem prowadziliśmy na tyle wysoko, że trzeba po prostu było to na spokoju dociągnąć, ale też bardzo dobrze zauważył jeden z dziennikarzy. Właściwie to, bo my dużo czytamy, dużo słuchamy i to co kto mówi, interesujemy się tym. Paweł Łakomski ładnie powiedział, no, że to się musiało wydarzyć, szkoda, że trafiło na wilki. No i my też tak właściwie co, no, pochylamy głowę, przegraliśmy mecz, który powinniśmy byli wygrać. Siarka była w tym meczu lepsza, no i teraz pracujemy nad tym, żeby jakby się odbić i zrewanżować za to spotkanie. No i już połowicznie nam się udało, bo wygraliśmy na bardzo trudnym terenie w Starogardzie. Tak, wygraliśmy na bardzo trudnym terenie w Starogardzie, co prawda bez zespołu Profarmy grał bez swoich liderów, bez zawodników ze Stanów Zjednoczonych, którzy no, biorą odpowiedzialność za grę tego zespołu, szczególnie w ofensywie i trafiają ważne rzuty i swoje rzuty trafiali pewnie też w meczu z nami, ale myślę, że to nie będzie miało znaczenia za 2-3 miesiące, kilka tygodni, ponieważ daję sobie rękę uciąć, że jeszcze kilka zespołów z czołówki tabeli straci punkty w Starogardzie Gdańskim, a my już ten mecz będziemy mieć ze sobą i ten mecz mamy zapisany na swoim koncie jako wygrany. No mecz przede wszystkim wygrany z 16 punktami, więc tak udało się zagrać bardzo dobrą drugą połowę, w której straciliśmy raptem 22 punkty. Więc wreszcie zafunkcjonowała fajna defensywa, obudzili się nasi liderzy, którzy wzięli, no jakby intensywność gry była kompletnie inna niż do tej pory. Faktycznie na początku nie wyglądało to obiecująco, bo przez tę pierwszą kwartę tak nie do końca mogliśmy się wbić w rytm, ale potem już szło coraz lepiej. Ta pierwsza kwarta tak trochę wyglądała jak piąta kwarta meczu z Siarką. Zgadza się i mam nadzieję, że mamy już to za sobą, że udało się jakby przełączyć tą wajchę, wiesz, ten przekaźnik i teraz będzie tylko lepiej. A co do samej Polfarmy, to wiesz, nie było dwóch liderów, ale z drugiej strony zwróć uwagę, kto był mimo wszystko. No przecież Fliger, Schenk to są fajni gracze ligowi. Fliger zawsze się przeciwko nam, Marcin, mobilizuje i gra bardzo dobre mecze. No jest Davis, który wreszcie dostał więcej minut i faktycznie zagrał bardzo dobrze w obronie i dużo robił wiatru, że tak powiem. Urosz Mirkowicz, przecież to też klasa sama w sobie. Urosz Mirkowicz, faktycznie. Paliu Kenas, to jest taki ulubieniec trenera Budzinauskasa, Litwin, który po prostu no, jest bardzo inteligentnym zawodnikiem i robi to, czego potem nie widać do końca w statystykach, ale to nie są przypadkowi ludzie i to się mówi, bo Polfarma była osłabiona. Owszem, była osłabiona, ale czasami takie bodźce wpływają dobrze na drużynę, żeby właśnie jeszcze bardziej się spiąć i jeszcze bardziej pokazać. Też tak właśnie było w meczu z Czarnymi Słups, którzy grali bez Gerala Braslingame'a, a zdołali to spotkanie wygrać. Ze Stelmetem, z mistrzem Polski. Dokładnie, tym większe brawa dla Czarnych, że zdołali się zmobilizować na mecz z tak wymagającym rywalem. Ale chciałem przejść do innej kwestii, mianowicie mecze z Siarką i Polskim Cukrem dzieliła różnica 12 dni. Mecz z Siarką z kolei z meczem z Polfarmą Starogardańskiej dzieliła różnica kilku dni. To były chyba 4 czy 5 dni, coś takiego. I teraz ponownie mamy dłuższą przerwę. Czy to nie wpłynie jakoś negatywnie na zespół? Takie falowe granie w koszykówkę? Wiesz co, no bo to jest trochę też tak, że trzeba zawsze pamiętać, gdzie się jedzie, jak daleki to jest wyjazd, czy to jest kwestia tego, czy
rano możesz zrobić jeszcze trening przed wyjazdem, czy na miejscu jeszcze możesz potrenować, dobrze się wyspać, odpocząć, czy jednak podróż tym autokarem przez pół Polski nie wykończy zawodników też fizycznie, bo to jest dosyć ważne i też jest ważne, jak dobrać te obciążenia, żeby to też nie wyglądało tak, że zagraliśmy mecz, następnego dnia mamy odnowę, a potem nie mamy nawet kiedy potrenować, czy coś w tym stylu. Wiesz, teraz mamy 10 dni, to jest moim zdaniem fajnie, że chłopaki będą mogli tam na spokojnie pewne rzeczy, bo to też już zagraliśmy, ile spotkań w tym momencie mamy? 9 spotkań, tak? 10 spotkań, czyli 1/3 sezonu regularnego, no to jest taki, wiesz, pierwszy moment na złapanie trochę świeżości i fajnie, że to się przed świętami udaje, ale też zauważ, że zagramy w Gdyni na wyjeździe, wracamy do domu i 4 dni później znowu mamy mecz tutaj, bardzo trudny zresztą, z Dąbrową Górniczą. Z Dąbrową Górniczą, ale nie biegajmy tak daleko w przyszłość, skupmy się jeszcze przez chwilę, myślę, na tym meczu w Gdyni. Po kilku pierwszych kolejkach zespół trenera Przemysława Frasunkiewicza był spisywany na straty, że już się żegna z Ekstraklasą. Tymczasem trener zdziałał cuda, jakieś magiczne zaklęcia podziałały i myślę, że to magiczne zaklęcie to też takie, tak najprościej mówiąc, nazywa się Krzysztof Szubarga, bo przeżywa już którąś młodość ten zawodnik i jest takim faktorem tego, co dzieje się teraz w Gdyni, czyli tych dobrych meczów. W ostatniej kolejce też przecież ze Stelmetem Zielona Góra było blisko, naprawdę bardzo blisko zwycięstwa. Gdyby nie Łukasz Koszarek, to różnie mogłoby się to skończyć. No i Asseco Gdynia jest w gazie w tym etapie sezonu. Przy czym trochę niesprawiedliwe jest mówienie, że to jest tylko Szubarga. Ja uważam, że ludzie, którzy byli na kadrze z trenerem Łukomskim, to jest Matczak i Żołnierewicz Przemek, to są świetni zawodnicy, moim zdaniem 10 najlepszych ligowców z polskim paszportem. No i co tu dużo mówić, no chłopaki z każdym rokiem będą coraz lepsi, no dostają teraz swoje szanse i naprawdę grają perfekcyjnie jak z nut, mają wsparcie w postaci Krzysztofa Szubargi, który faktycznie gra chyba najlepszy sezon w karierze. Przy czym trzeba też pamiętać, że tam zawsze byli dobrzy rozgrywający, AJ Walton jeszcze do niedawna, czy Hickey Anthony i jakby to jest cały czas ten sam poziom. To też nie można przesadzać, my wszyscy się cieszą, bo mówią, że to faktycznie jest, chodzi o naszego człowieka, Polaka, który może wyjść do kadry i wspomóc Koszarka, a prawda jest taka, że po prostu jest to jakby... Jak to powiedzieć? No, dobry substytut ściągnięcia dobrego Amerykanina, prawda? I jeszcze trzeba pamiętać przecież o Szczotce, który tam pełni rolę trenera przygotowania motorycznego i wystarczy spojrzeć, jak Beach Boysi wyglądają. No, każdy z nich to jest po prostu terminator i przygotowani są motorycznie na pewno dobrze, siłowo. Tak też grają w tym sezonie. A i Przemek Frasunkiewicz, którego mieliśmy okazję gościć tutaj przed sezonem na sparingach. Mieliśmy okazję trochę porozmawiać i on też ma wizję taką, a nie inną. Jest bardzo otwarty i bardzo zależy mu na rozwoju tych chłopaków, bo on na nich postawił i od każdego z nich wymaga więcej nawet niż oni sami od siebie. Mi się tak wydaje, bo zresztą tak jak on nad nimi pracuje, to jest kawał dobrej roboty. Zresztą kiedyś mieliśmy okazję porozmawiać z trenerem Łukomskim, że jak z nim grał na parkiecie w jednej drużynie, to nikt nie mógł znieść, jak wszystkich ustawiał, opierdzielał i tak dalej. No i teraz to jakby się przekłada na ławkę trenerską, ale robi to na tyle dobrze, że chłopaki idą za nim w ogień i dzięki temu idą postępy. Nie zapominajmy też o bardzo ważnej postaci, to jest Marcel Ponitka, który jest gościem, który ma dzisiaj 18-19 lat, a gra po prostu jak wiesz, jak ligowy weteran, a wszystko co najlepsze przed nim. Nie? Nie wiem, o czym jeszcze chcesz, Piotr, porozmawiać. Ja myślę, że w kontekście tego meczu z Asseco Gdynia możemy być zadowoleni z tego, że nasi liderzy w meczu z Polfarmą Stal Gdański się troszeczkę przełamali. Taylor Brown zagrał dobre spotkanie. Zagrał dobre spotkanie też Paweł Kikowski. Obydwaj po 17 punktów, jeśli pamięć mnie nie myli. No i myślę, że to są takie pozytywy w kontekście tego zbliżającego się meczu w Trójmieście. Tak. No i jedyna rzecz jeszcze, może wróćmy do meczu z Siarką, to fajnie, że dostał szansę Maciek i że ją dobrze wykorzystał i właściwie też został graczem meczu wybranym przez kibiców. No i z tego, co rozmawiamy z trenerem, no to Maciek będzie grał więcej po prostu i będzie częściej próbowany i to na jedynce i na dwójce i oby nasi kibice mieli z tego dużą radochę, a i Maciek, żeby mógł wnieść swoje doświadczenie i pokazać, że cały czas jeszcze może dać drużynie bardzo wiele.
Chyba tyle w kolejnym odcinku z kamerą wśród wilków. Chłopacy, jak widzicie, za nami troszeczkę się rozciągają. Zachęcamy gorąco, żeby wspomóc gdzieś tam przez transmisję Emocje TV, King Wilki Morskie Szczecin w tym nadchodzącym pojedynku za Seko Gdynia i mocno trzymać kciuki za kolejne zwycięstwo zespołu Marka Łukomskiego, trenera Marka Łukomskiego. I widzimy się później w Azoty Arenie na meczu z MKS Dąbrową Górniczą. Przyjedzie dobry znajomy Witalii Kowalenko, na pewno do Szczecina, ale myślę, że też do tego czasu się jeszcze z Piotrem z wami zobaczymy.